Odpowiadając na pytanie, jeśli chodzi o serię Moja Gwiazda, to być może wydaje się ona taka pozytywna. Natomiast mamy tutaj dramat i tajemnicę. Seria skupia się mocno na zobrazowaniu życia gwiazdeczek. Mamy fajnie pokazane, że one błyszczą na scenie, natomiast poza nią zmagają się z wieloma trudnościami. Manga mi się spodobała, natomiast wydaje mi się, że anime lepiej obrazuje klimat tej serii. Mamy tam fajnie pokazane te żywe kolorki, które kontrastują z komercyjnym brudem. Pierwszy odcinek anime jest długi, trwa ponad 80 minut, ale to jest przemyślany zabieg, bo osoba oglądająca jest wprowadzana w historię i później przenosimy się do czasów, w których będzie się już rozgrywać akcja. Tam jest właśnie fajny pomysł z reinkarnacją. W serii pojawia się dużo postaci, aktorek, piosenkarek i ogólnie celebrytów. I albo płyną oni z prądem, albo starają się nie utracić siebie w tym wszystkim. I ta seria naprawdę fajnie obrazuje tą walkę tych młodych osób w drodze do upragnionego celu. Widzimy po prostu, ile pracy i wyrzeczeń kosztuje ich spełnienie marzeń. Jeśli chodzi o wiek odbiorcy, to nie polecam tej serii młodym osobom. Wiem, że wydawca, czyli Studio JG, oznaczyło ją na swojej stronie, mangę przynajmniej, jako tytuł 14+. Natomiast jeżeli ktoś jest wrażliwy, to ja sugerowałabym 15, 16, nawet bardziej, bo jest to dość ciężki tak naprawdę tytuł. A jeśli dotarliście do końca filmiku i macie już ze sobą przygodę z tą serią, to dajcie znać w komentarzu, co o niej myślicie. どっちも欲しい。星の愛は欲張りなんだ。